Jakoś pana może zmroziły te niektóre słowa, na przykład o zachowaniu ministra zdrowia Szumowskiego, który najpierw rzekomo miał być przeciw, potem za. W przypadku ministra zdrowia to szczególnie razi. No widać wyraźnie, tutaj odsłaniana jest kuchnia, w jaki sposób zostały podejmowane decyzje i to decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla państwa i dla wiarygodności i jakości demokracji w Polsce. Więc z tego punktu widzenia to jest to lektura porażająca. Znaczy lektura, jest to wysłuchanie porażające. Lektura będzie stenogram. Lektura, jak będzie w stenogramie, to będzie to lektura.